11 tysięcy uczestników, przedstawiciele kilkunastu krajów Europy i świata, prelegenci w postaci ekspertów z różnych dziedzin gospodarki, a to wszystko w jednym miejscu w ciągu 3 dni. Ruszyła 15. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a tegoroczna debata ma poruszać problemy zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości z perspektywy europejskiej. Do najważniejszych należy transformacja gospodarki, w tym sektora energetyki. Której kwestia cen, dostępności i uniezależnienia się od importu paliw, surowców nabrały teraz szczególnej wagi. Dwa różne nurty naszej debaty tworzą trendy transformacji, tej zielonej, ukierunkowanej na zrównoważoną i odpowiedzialną wobec przyszłości gospodarkę oraz tę cyfrową, z którą wiążą się szanse, ale też olbrzymie ryzyka. Nie mogło w naszym programie zabraknąć wątku wojny w Ukrainie. Województwo śląskie, jak podkreślano podczas otwarcia tegorocznego kongresu, jest jednym z najprężniej rozwijających się, przekształcających rynków gospodarczych w Europie. A to za sprawą m.in. konkurencyjności, która z perspektywy regionów, a dalej miast, jest zjawiskiem dobrym, gdyż staje się motorem napędowym tego rozwoju. Przykładem dobrej konkurencyjności może być utworzona jedyna w Polsce górnośląsko-zagłębiowska metropolia. Dzięki tej ustawie o Związku Metropolitalnej, jedynej takiej w Polsce, do dzisiaj mówi się o eksperymencie, dostaliśmy możliwość zintegrowania transportu publicznego, aby to miało miejsce w jednym mieście, a nie w 41 miastach i gminach. Wspólna taryfa, wspólne połączenia, nowe połączenia autobusowe, kolejowe, inwestycje w transport. Zostało to pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz ewaluacji zamówionej przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Europejski Kongres Gospodarczy to czas i okazja nie tylko do debaty, ale nawiązywania skutecznych i dobrych relacji z partnerami zarówno z Europy, ale i spoza jej granic. Jak podkreślały władze województwa, podstawą do budowania dobrych relacji i siłą sprawczą są skutecznie działające regiony i miasta. Myślę, że ostatnie lata pokazały, że i przy kryzysie covidowym, przy kryzysie energetycznym, to samorządy stały na tej pierwszej linii działalności, wsparcia dla naszych mieszkańców. Rozwiązywaliśmy te problemy wspólnie. To jest bardzo ważny komponent, ponieważ wiele mówi się o centralizacji. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Uważam, że decentralizacja to jest duża skuteczność. I tą drogą skuteczności pokazaliśmy przez ostatnie lata, że potrafimy iść. Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do 26 kwietnia.